aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, tyś miłością mą jedyną jest. Dziękuję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje oddziałami niemieckimi. Wówczas to pomagali nam jeszcze swoimi ostatnimi nabojami artyleryjskimi należący do organizacji 55. Poznańskiego Pułku Piechoty działonowi artylerzyści. Pamiętam jak dziś, jak pod gradem kulek szrapnelowych Niemcy wycofywali się i to bardzo szybko z zajętych pozycji, których właśnie chcieli się udać na Ostrów nacierać. Tam spędziliśmy noc. Wycofaliśmy się tutaj bliżej Kośla. W dniach 12 i 13 żeśmy stąd odeszli. Wspomnienia, ludność bardzo serdeczna. Dawali nam wszystko, co mieli. Myśmy też dawali wszystko, co mieliśmy. Oddawaliśmy tutaj naszą młodość, nasze serca, nasze życie, to wszystko. A ciąg dalszy mojego życia, moja historia, trzykrotnie ranny pod Szwarocinem. Uciekłem ze szpitala w Giżycach. 15 września 1939 roku, gdzieś około, dostałem się do Warszawy, do mojej miejscowości rodzinnej Puków Podlaskich. Przyszedłem około 20 października, już dokładnie nie pamiętam. Z wygnania wróciłem po 1947 roku. Od 29 listopada 1939 już należałem do konspiracji, która organizowała się do walki z Niemcami. Do Warszawy doszło około 260 żołnierzy. Zmniejszył się także mój pluton. Z 67 żołnierzy do 14. Puków Podlaski to rodzinna miejscowość. Od 29 listopada pełniłem funkcję dowódcy powiatu Radzyń Podlaski. Pseudonimy Kościesza Radzycz. Po roku czasu został aresztowany. I potem trafił także nawet do Oświęcimia i potem do innych obozów. I tak już był tym jeńcem albo więźniem aż do początku wojny. Słyszał, że brat jego żyje i z tego powodu powrócił do kraju, ale brata nie znalazł. Potem po 1956 roku już było mu łatwiej. I w 1970 odszedłem na emeryturę. Tu przyjeżdżałem okresowo od 1993 roku. Kiedy ja go spotkałem, był to rok 1992. Jan Kołakowski, bo o nim tak mówię i w jego imieniu, mieszkał we Wrocławiu. Przyjeżdżał też do nas tutaj i spotykał się z nami podporucznik Stanisław Cukier. Zmarł w 2007 roku. Jeszcze później mieszkał w Ogrowcu. Jeszcze później był jego syn, pamiętamy, w takim pięknym stroju marynarskim. Żołnierz, o którym mówił pan Jan Kołakowski, kapral Jan Bojko, to bardzo dobry strzelec. Tutaj spoczywa inny jeszcze, też żołnierz, kapral,
Jan Matyja, do którego też rodzina przyjeżdżała często. 11 września o godzinie 10 rano to już był pluton pana Jana Kołakowskiego, już był tutaj w Koźlu. Wspomina też pan Jan Kołakowski porucznika Lisa, który poległ, był to dowódca kompanii. Był także podchorąży Makowski, lekko ranny w rękę, porucznik Rybczyński, poległ w drodze powrotnej do kompanii trzeciej. Był ciężko ranny strzelec Decker. I także inni, którzy w tym czasie walczyli. Poległ Michał Mazurczak i 6 żołnierzy z plutonu przeciwgazowego. Ciężko ranny Koprowski był. Poległ dowódca 1 plutonu, porucznik Stanisław Basylewicz. W Ludwinach poległo 63 żołnierzy, tam życie zakończyli, później przewieziono ich tutaj. Drodzy panu, przychodzimy tutaj na to miejsce nie tylko, żeby pamiętać, ale żeby im podziękować za tę ofiarę z życia. My jesteśmy dla nich rodziną i próbujemy tą rodzinę zastąpić, a jednocześnie, pamiętając o nich, oddajemy cześć wszystkim, którzy polegli w obronie ojczyzny i także myślami byli przy swoich rodzinach i dobrze pełnili tą swoją rolę, czyli tego obrońcy ojczyzny. Za to składamy ich hołd, za to dzisiaj modlimy się w ich intencji. Za to wam wszystkim serdecznie dziękuję.